Ona jest z tobą w ciąży? Proszę cię, Judyta, nie dramatyzuj. No ale przecież pytałam cię, czy mnie zdradzasz. Pytałam cię, powiedziałeś, że nie. A znasz mężczyznę, który by się przyznał? Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Prosiłem cię, nie dramatyzuj. Rozstańmy się kulturalnie. Rozstańmy się? O czym ty mówisz? O rozwodzie. Zostawiam ci mieszkanie. O samochód nie będziesz się kłócić. Wiesz, że jest mi potrzebny w pracy. Od kiedy ty jesteś zawodowym kierowcą? Ja rozumiem, że jesteś rozżalona, masz prawo, ale Judyta, nic nie dzieje się bez przyczyny. To znaczy, że to wszystko moja wina? To ty powiedziałaś. Ja zrobiłam dziecko tej... Joli? Ja? Proszę cię, nie bądź wulgarna. Nawet zdenerwowanie tego nie usprawiedliwia. Postarajmy się zachować w tym wszystkim choć odrobinę klasy. Bardzo proszę. Jak sobie życzysz? Nie. Mowy nie ma. Nie będzie żadnej klasy. Ty podły, wstrętny gnomie, ty. Jestem wściekła. I nie będę tego ukrywać. Ja od dawna podejrzewałem, że jesteś niestabilna emocjonalnie.